są z nami aktorzy sceny głównej handlowej. Łączy was alma mater i prawdopodobnie miłość do teatru. No tak, przede wszystkim prawie wszyscy jesteśmy studentami Szkoły Głównej Handlowej. No i jak to wszyscy w teatrze, nas ciągnie do tego teatru i ogólnie do różnych naszych pasji, które realizujemy w tej organizacji. No jesteśmy grupą takich artystycznych dusz, które gdzieś tam wśród tych ekonomistów na SGH się błąkają i znajdujemy swoje miejsce właśnie w tej grupie na próbach w teatrze. To tak samo można zadać pytanie, dlaczego sportowiec gra w piłkę, tak? Bo to lubi robić i kocha, tak samo my lubimy i kochamy grać w teatrze i też co więcej spotykać się razem. Mnie mówili, tyś uczony, ty litery nawet składasz. Mnie mówili, on dla ciebie, ty dla niego, jedno z drugim. Będzie jedno kochać drugie, ale wyszło na to drugie. Ty litery stawiasz krzywo, a masz to co na tym grzbiecie, tylko dziury, tylko łaty. A mnie co nie opowiadali? Powiadali ty peroty, gdy żelena sobie weźmiesz, to zostaniesz ogrodnikiem pałacowym. Czy znajdujecie czas, by realizować swoją pasję? Tak, próby bieżące odbywają się tylko raz w tygodniu, więc nie jest to dla nas jakaś duża odskocznia od codziennych obowiązków. A mimo wszystko właśnie przy tym nakładzie pracy, który mamy na uczelni, miło jest raz na jakiś czas odetchnąć i zająć się zupełnie czymś innym, niezwiązanym z ekonomią. Słuchajcie, jesteście amatorami, czy pomagają wam zawodowcy, tak to że ujmę w ten sposób, czy też wszystko przygotowujecie sami, reżyserię, scenografię, nagłośnienie, oświetlenie, no i choreografię? Nie, od samego początku istnienia teatru naszym opiekunem artystycznym i reżyserem jest pan Jerzy Łazewski, aktor, absolwent Warszawskiej Akademii Teatralnej. On nas prowadzi, jest takim naszym drogowskazem w tym wszystkim, kreuje tak naprawdę te wszystkie sztuki i dzięki niemu się rozwijamy i to wszystko wygląda jak wygląda i jest na takim poziomie. I jakiś kupiec cię uprzedził. Co perły i diamenty? Wszystko złoto tego świata prosił, wybierz, więc wybrałam i już nic mi nie potrzeba. Ale popatrz, na tej chylonze Bóg miłości lotnia. Repertuar, w jaki sposób dobieracie przedstawienia? Do tej pory graliśmy praktycznie same, można powiedzieć, komediowe spektakle, a w tej chwili pracujemy nad Pinterem, to będzie coś zdecydowanie bardziej poważnego i innego, co też pozwoli nam na swojego rodzaju rozwój, na dotknięcie czegoś po prostu innego. Różne spektakle są, to nie można powiedzieć, że jesteśmy jakoś zaszufladkowani. Chcemy właśnie, tak jak mówiłem, iść dalej, rozwijać się i też szukać nowych horyzontów. A więc nie chcesz? Nie chcę. A więc mnie nie kochasz? Kocham, ale... Więc gdy kochasz... Nie ucieknę. Więc ty z innym? A ty z inną. Tobie inny. Tobie inny. Ty innemu, więc na zawsze. Tak, na zawsze. Adios, senior. Adios, Jano. Księżniczka na opak, wywrócona, czy to również lekki spektakl? Mam nadzieję, że lekki do oglądania, bo taki jest nasz cel, ale przede wszystkim to spektakl o miłości i pomyłkach i wielkich wątpliwościach, kogo tak naprawdę się kocha i z kim chciałoby się spędzić resztę życia, no bo jak to w tamtych barokowych czasach, często trudno było wybrać tego swojego wybranka i tak jak ta księżniczka obok szuka wybranka, różni wybrankowie szukają jej, a jak się kończy, to zapraszamy na nasze spektakle. Nie wiem, kto tu jest księżniczką. Co ty gadasz, pomógłbym? Ty straciłaś chyba rozum! Jeśli nawet go straciła, to żałować nie ma czego. Było tego może tyle brudu za paznokciem. Było tego właśnie tyle, ile w głowie jest książęcej. Żebym cię nie kupła w tyłek! Od jakichś 2 lat za nasze kostiumy, scenografię, rekwizyty odpowiedzialna jest Hanna Mrozowska. Naprawdę tworzy tak bajeczne scenografie i w połączeniu z pomysłami naszego reżysera potrafią stworzyć zupełnie nową rzeczywistość na scenie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo naprawdę widzowie to doceniają i dostrzegają za każdym razem, kiedy jesteśmy na scenie.
zresztą olbrzymia przyjemność grać w kostiumach, wcielać się nie tylko w rolę w głowie, nie tylko wyobrażać sobie to wszystko, ale naprawdę wejść, mieć ten płaszcz, szpadę, coś takiego. I to daje niezwykłą przyjemność nam na scenie. Cóż, Zileta! Cóż, Zileta! Wciąż Zileta! Po co komu ta Zileta? I kto porwał tę Zileta? Ktoś mi porwał mój Benito! Idź się zaginć, idź się ukryć, co ja zrobię! Chcesz inaczej? Mówił ze mną, ogrodniku, ty nikczemny, gdy wśród kwiatów leżą na mnie! Proszę, zostań tu, księżniczko! Już mu wszystko się wydało, gdyby Florze nie wmówiła się ze strachu lub z miłości zwariowała biedna Diana i że nie ma wszystkich klepek. A Zileta to jest Diana, choć ta Diana to nie Diana, a Zileta. Więc to ona czy nie ona? Może ona? Na koniec zapytam o tremę. Czy towarzyszy wam jeszcze? To dobre pytanie. Indywidualnie musi odpowiedzieć. No, tak jak ja na swoim przykładzie powiem, że trema jest zawsze. To naprawdę, niezależnie ile razy gra się spektakl, za każdym razem tak samo jest to stresujące, bo za każdym razem jest zupełnie nowa publiczność, która zupełnie inny sposób może to odebrać. Ale ta trema jest motywująca, ona nie jest paraliżująca, stresująca, tylko właśnie motywująca do działania, do tego, żeby dawać z siebie jak najwięcej. Nawet bez tremy trudno jest zagrać czasem, żeby wyszło to porządnie, żeby się odpowiednio skupić. Jednak trema to odpowiednio motywuje. Pani dyrektor, skąd pomysł na marycki weekend teatralny? Pomysł zrodził się z faktu, że teatru tutaj było bardzo mało, ale też nie było też takiej przestrzeni teatralnej. Dzisiaj jesteśmy już w sali, która została trochę przystosowana do działań teatralnych i mam nadzieję, że ten pomysł się sprawdzi. Jak pan słyszy, mamy już publiczność na nasz pierwszy spektakl. Mamy nadzieję powtarzać te weekendy teatralne raz w miesiącu i liczymy na to, że tutaj będziemy gościć sympatyków teatru. W Maryckim Ośrodku także. A miałam zupełnie. Ja, baronówna von Obruck. W jaki sposób dokonują państwo wyboru scen teatralnych, czy też spektaklów, czy może teatrów, które są zapraszane do MOK-u? No to jest wynik takich osobistych naszych doświadczeń. Dzisiaj wystąpi scena główna handlowa, znana mi już od kilku lat, także mogę z przyjemnością zarekomendować ten spektakl. Natomiast jutrzejszy, Narkotyczne piosenki, to jest teatr, z którym ja sama jestem związana od prawie 10 lat, prowadzony przez Szczepana Szczykno w Wawerskim Centrum Kultury. Także ten wybór był trochę prosty, bo jest to moje pierwsze przedsięwzięcie, także właściwie są to moje wybory. Ale te następne weekendy oczywiście będą już taką wypadkową różnych zainteresowań teatralnych i chcemy też, żeby były prezentowane różne techniki i różne spektakle. Ta mała piwa dziś jest zabiona, dyrektor, scena główna handlowa to ludzie młodzi. Czy to oznacza, że Marycki Ośrodek Kultury otwiera się na młode osoby? Myślę, że Marecki Ośrodek zawsze był otwarty na młodzież, ale to nie jest taka łatwa kategoria wiekowa odbiorców i ma swoje wymagania, ale rzeczywiście ogromnie nam zależy na tym, żeby młodzież przychodziła do nas, stąd ten pierwszy spektakl w wykonaniu bardzo młodych artystów, ale także przygotowujemy, a właściwie jesteśmy w trakcie, bo uruchomiliśmy projekt dla młodzieży o nazwie FRIMOK. Inauguracja odbyła się w ubiegły wtorek i to jest taki pomysł na to, żeby młodzież sama programowała swoje działania, bo oni przecież najlepiej wiedzą, co ich interesuje. No, nasz teatr to jest teatr Falenica, gdzie wcześniej była kierownikiem
Ola Jankowska, która teraz wam tu dyrektoruje, i razem tworzyliśmy ten zespół. Zespół jest wyjątkowy, bo grają w nim zarówno amatorzy, jak i aktorzy zawodowi. No i staramy się robić, ja pracuję z wszystkimi jednakowo, bo uważam, że najważniejsze jest to, żeby aktorzy wiedzieli, co mówią i co mają do zagrania i wobec kogo. A pracuje się tak samo z zawodowcami, jak i amatorami. Proszę powiedzieć, czym była inspirowana sztuka, przedstawienie, spektakl? No, Witkacy w tle, tam się uśmiechał krzywo, ale były to piosenki międzywojnia głównie, wygrzebane, wyszukane przeze mnie, także w większości nieznane. Tam między innymi znajdują się takie reklamy, które komponowali znakomici kompozytorzy polscy przedwojenni, na przykład dotyczące firmy Morvitan, która była wytwórnią papierosów. Aż twoja miłość obłędna i zła zatruje mnie jak ogień. Myślę, że aranżacje piosenek, słowa, teksty cudownie wprowadziły nas w taki nastrój do świętowania właśnie Międzynarodowego Dnia Teatru. No na pewno, ale przesłanie tego to było tak, jest takie, że z wódki rozum krótki.